Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Juniorki młodsze Polonii Kampf odniosły drugie zwycięstwo w swoim drugim meczu Wielkopolskiej Ligi Juniorek Młodszych. We wtorkowe popołudnie biało-niebieskie ograły we własnej hali MKS PR2 Gniezno 34-31. Na inaugurację rozgrywek kępnianki odniosły efektowne zwycięstwo w Poznaniu nad Pyrkami 44-19. Tym razem rywalki bardzo wysoko zawiesiły poprzeczkę, chociaż początek zdecydowanie należał do gospodyń. Nasze dziewczęta w 7 minucie prowadziły 6-1, ale od tego momentu praktycznie po końcową syrenę spotkanie było niezwykle wyrównane i emocjonujące. Momentami gra była bardzo ostra i posypały się wykluczenia. Żółtą kartkę zobaczył nawet trener drużyny z Gniezna Robert Popek, który miał sporo uwag do pracy sędziów. W końcówce jedna z zawodniczek gości zobaczyła czerwoną, a nawet rzadko spotykaną na parkietach, niebieską kartkę, co wyklucza ją z udziału przynajmniej w jednym spotkaniu. Po drużynie trenera Grzegorza Markiewicza momentami widać było trudy trzydniowej rywalizacji w mikołajkowym turnieju, który w weekend rozgrywany był w Kępnie. Cieszymy się bardzo, bo jesteśmy po naprawdę maratonie piłki ręcznej. Praktycznie w kilka dni rozegraliśmy kilka dobrych spotkań i na pełnym dystansie, więc naprawdę szacun dla dziewczyn, że wytrzymały trudy tego meczu, bo no mieliśmy troszkę braki kadrowe, tak? Jedna dziewczyna nam wypadła na turnieju. Fajnie, że wszystkie pociągnęły to i naprawdę dały z siebie wszystko i cieszę się z tego zwycięstwa. Aż 11 bramek w spotkaniu z Gniezdem rzuciła Weronika Przewdzięk. Po 6 trafień zaliczyły Martyna Orzechowska i Wiktoria Feja. Po 3 bramki zdobyły Maja Będkowska i Julia Kukuła, a po 2 Agata Staniszewska i Oliwia Sobczak. Jedno trafienie dorzuciła Natalia Czarczyńska. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.